To jest bardzo symboliczna opowieść, to jest bardzo symboliczne odniesienie do jakiegoś wyobrażonego obrazu bohatera, który, nie wiem, będzie zbawicielem. Oczywiście żadnego bohatera na wystawie nie znajdziemy, jak również wszyscy wiemy, że nie pojawi się on w życiu realnym. Natomiast na Majdanie, 2 lata temu na Ukrainie, bohaterowie się tak naprawdę jakby wyłonili. Takie oczekiwania społeczne na bohatera znalazły swoje wcielenie w historii Majdanu. I 2 lata temu Ukraina zobaczyła swoich prawdziwych bohaterów na Majdanie. I to jest jakiś moment przełomowy.